Sobota, godzina 11, najwyższa pora na magazyn Stan Futbolu. Mateusz Święcicki dzisiaj znowu występuje w butach Krzysztofa Stanowskiego, bo on ma takie relaksujące mocno życie. Teraz relaksuje się na plaży w Barcelonie, a my dzisiaj z zimnej Warszawy, restauracja The Place i temat bardzo ważny, temat sędziowski. Program wyjątkowy z dwóch powodów. Po pierwsze, wracają rogale. Paweł na pewno będzie zadowolony, bo to takie rogale z najwyższej półki warszawskiej. A po drugie, program jest o tyle historyczny, że po raz pierwszy pojawia się w nim kobieta, Karolina Bojar, sędzia piłkarska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Brawa. Program historyczny, Paweł Zarzeczny, sędzia ostateczny. Witam serdecznie, Pawełku. Witam. Marcin Grzywacz, komentator Eleven, były sędzia piłkarski. Dawne dzieje. Dawne dzieje, ale Marcin opowiada nie tylko o doświadczeniach swoich sędziowskich, ale także o Anglii, którą uznajesz za wzór pracy z arbitrami. I Piotr Tęczyński, czyli członek zarządu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. Witam serdecznie. A czy to nie były dziennikarz, przepraszam? Piotrze, Gazeta Wyborcza, też. Kierownik koszykówki w Polonii, tak? Też. No to ty tam dokazywałeś mocno, no. Jako ten kierownik, pamiętam. To skoro ja zapamiętałem, patrz, zobacz, no bo przecież nie z urody. Dużo rzeczy robiłem. Przecież nie z urody, tak, tak. Dzisiaj występuje pan w roli adwokata diabła trochę, bo miał się pojawić Zbigniew Przesmycki, przewodniczący Kolegium Sędziów. Ja na niego wszystko mogę powiedzieć. Aha, okej, sprawy biznesowego zatrzymała. Będziemy poruszać tematy, myślę, dosyć takie bolące i dla was, dotyczące błędów sędziowskich, więc myślę, że będzie ciekawie. Natomiast musimy oddać głos kobiecie na początek, dlatego że kobieta jest naszym gościem. My też stosujemy parytety. No, kwestia, powiedzmy, podstawowa i to jest jakaś forma, myślę, emancypacji kobiet, że kobieta wykonuje zawód sędziego, nawet jeżeli to jest zawód, powiedzmy, na poziomie drużyn juniorskich, B-klasy czy okręgówki, ale to nie jest tak, że to się wzięło w przypadku, bo ty masz z przypadku doświadczenia rodzinne, prawda, jeżeli chodzi o sędziów. Tak, mój dziadek był sędzią, więc przyszło to trochę z pokolenia na pokolenie. Myślę, że dziadek mnie trochę zaraził. Ja od małego chodziłam na mecze, oglądałam dużo meczów, słuchałam komentarzy dziadka, takich już stricte sędziowskich, więc jakoś żyłam tym poniekąd, chociaż w piłkę nie grałam. Byłam lekkoatletką. No i jak pojawiła się szansa, poszłam na kurs sędziowski, złapałam bakcyla, no i bardzo mi się to podoba i chcę dalej się kształcić i sędziować. Ale mówiłaś w jednym z wywiadów, że dla dziadka to się nie skończyło dobrze, w sensie, że kobieta podjęła decyzję, że czas skończyć tak, z tym zawodem. Niestety, tak, niestety babcia mu zakazała sędziować dalej, bo no, kolega niestety stracił życie na boisku, zmarł na atak serca. No i babcia powiedziała, ostatecznie koniec, nie może sędziować. No i niestety, no, jak kobieta każe, no to co miał dziadek powiedzieć? No niestety, musiał to zaakceptować. Nie miał wyjścia. Mógł się rozwieść. No, ja tylko powiem, że to jest dobry zawód, trafny wybór. Akurat sędzia, tam prezes sądu apelacyjnego w Krakowie, znanym ci, to chyba 10 milionów wyprowadził tam z kasy sądu. To jest naprawdę niezła fucha. 10 milionów to fajna gotóweczka. Fryzjer tyle nie widział na oczy, jak była kocham. A wiesz, jaki kiedyś krążył żart, jakie są ulubione ryby sędziów z czasów, powiedzmy, fryzjerowych? Grube sumy. Ja tylko wiem, że tylko ryba nie bierze. To prawda, ale nie będziemy mówić o tych czasach za przeszłych, bo myślę, że to nie ma sensu. A, nie ma. Teraz jesteśmy w innej rzeczywistości. Ale jeżeli chodzi o sędziowanie, nie bałaś się wejść do świata ultramęskiego, gdzie jednak absolutnie kobiety wstępu nie mają, albo jak mają, to są pewne problemy. Wiemy, że kobiety sędziują mecze w ekstralidze kobiet, czy podczas meczów Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata kobiet. To jest rzecz naturalna, bo piłka kobieca także jest przez UEFA czy przez FIFA traktowana bardzo poważnie. Ale ty głównie sędziujesz mecze mężczyzn. Tak, zgadza się, ale ja szczerze mówiąc mam bardzo twardy charakter. Może na taką nie wyglądam, ale nie mam z tym żadnego problemu. Żeby coś mnie dotknęło, to naprawdę musi to być... Musi to dotknąć tego czułego punktu. Trzeba wiedzieć, co poruszyć, żebym się poczuła urażona. Także, punktu G, tak. No wiadomo, na boisku są różne sytuacje. Podczas meczów mężczyzn jest może więcej przekleństw, ale no, trzeba być na to odpornym, no i wtedy nie ma żadnego problemu. No to zdradźmy, że twój chłopak także jest arbitrem, tak? Więc wytworzycie tandem. Też jest, tak. Co robicie na bliźniach? Chociaż kiedy chłopak się pojawił tutaj, muszę zdradzić kuluary przed rozpoczęciem programu, to powiedział, że ty sędziować nie umiesz. To jest... On też nie umie sędziować. A on też nie umie sędziować. Dobrze dogadujecie. Komitet oszalałych rodziców. Ja chciałem na początku porozmawiać o sprawach takich podstawowych, powiedzmy od B-klasy. Ty doświadczyłaś tego komitetu oszalałych rodziców na przykład na meczach juniorów, którzy wywoływali presję na arbitrach. To znaczy, ja sędziuję w Krakowie, gdzie jak wiadomo są dwa duże kluby. No i to też jest odczuwalne na poziomie rozgrywek dziecięcych. Tak? Przychodzą rodzice, kibicują.
może nawet mniej kibicują swoim dzieciom, a bardziej kibicują przeciwko tej drugiej drużynie, tak? Więc tak, no jest to odczuwalne, ale szczerze mówiąc, to jest tak jak na każdym innym meczu, tak? Na meczu B klasy za to są starsi panowie, którzy siedzą z piwem i są ekspertami, więc no, wszędzie się to zdarza. U dzieci to wiadomo razi, tak? No bo jeśli rodzice używają przekleństw przy własnym dziecku albo tak naprawdę wywołują u nich jakieś agresywne zachowania, no to jest to dużo bardziej rażące, ale tak naprawdę w piłce jest to obecne, myślę, nie tylko w rozgrywkach dziecięcych czy młodzieżowych. Dyrektor prawego ucha Piotr Dumanowski informuje mnie, pokazałem na lewe, chociaż wy widzicie, że prawe, że dzisiaj dzień bez przekleństw tak w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o komitet oszarałych rodziców, bo to jest temat ostatnio bardzo medialny, wielu dziennikarzy pisało artykuły na ten temat, prezes Boniek się wypowiadał także w kontekście nie tylko sędziów, ale głównie trenerów, jakiegoś wzajemnego szacunku, aby rodzice byli odseparowani od linii bocznych, na przykład, żeby lądowali na trybunach, a jeżeli trybun nie ma, to żeby byli poza boiskiem. Czy ty doświadczasz też takich zachowań, powiedzmy, wśród dzieci, które już sugerują, że te dzieci oszukują, że rodzice na przykład namawiają dzieciaków, zwłaszcza bogaci rodzice, żeby symulowali, żeby tak, oszukiwali? Tak, tak, to jest na porządku dziennym, tak, na każdym meczu. Synu, przewróć się, pchacie, to się przewróć. Także no, niestety no, takie są realia. Rodzicom często bardziej zależy niż dzieciom w takim negatywnym sensie, tak? Realizują swoje ambicje z przeszłości w ten sposób, no ale no myślę, że jest to wpisane w pewien sposób w kanon takiej piłki dziecięcej, że niestety są złe przykłady, nie tylko dobre. Słuchaj, Karolina, a widziałaś może mecz Polska-Dania, jak Lewandowski zagrywa sobie piłkę ręką, podaje komuś, ten strzela do pustej bramki z metra, sędzia Golaniu znaje, co byś z takim Lewandowskim zrobił, a to nie dziecka, przecież ordynarnie chciał oszukać przy 50-tysięcznej widowni i Grzywka tak patrzy na mnie zdziwiony, weź sobie wy tego na YouTubie zobacz. No tak sobie leży Lewandowski, sobie gra ręką, podaje do, już nie pamiętam do kogo, powiedzmy, że do Grosickiego czy Krychowiaka i tak oszukuje jak dziecko małe. To co znaczy, ja to bym wyrzucił. No właśnie, ale jaką karę byś wypiła? Bo to jest mnie to ciekawi, bo ten Lewandowski, jaki wzór cnót wszelakich, ja mówię, ludzie, weźcie, opamiętajcie się, jak będzie trzeba, to sfauluje. To znaczy, ja pamiętam tę sytuację i no. No może i było to celowe, ale czy jakoś specjalnie złośliwe i tylko bramka nie została uznana. No nie wiem, no moim zdaniem nie podważałem tej decyzji sędziego. Sędzia był na boisku, tak czuł atmosferę meczu, widział, jakie były intencje. To był ten sam sędzia dobry dla Polaków, który potem Legii nie gwiznął dwóch karnych przeciw Legii. Zawsze jest suma. Wiesz, ten sam Włoch i nie wiem, dlaczego jest międzynarodowym. Ale dobra, to suma. Się wtrąciłem, żebyś oddech złapał, a tylko dlatego, bo widzę, że tu Mateusz postanowił tak. Postanowiłem wyeksploatować. Chciałem odnieść się do Marcina, bo Marcin prowadził 4 lata zawody piłkarskie na poziomie, powiedzmy, niskim. Spotykałeś się, sędziowałeś mecze juniorów, spotykałeś się z presją. Dlatego mówimy o tych rzeczach podstawowych, bo każdy arbiter międzynarodowy najpierw musi sędziować na niskim poziomie. Tak, każdy zaczyna od meczów. Wtedy to były kategorie biegowe, które nazywały się żacy, potem jakieś orliki, skrzaty, no nie wiem, w każdym razie liliputy, tak. W każdym razie no, sędziuje się mecze ludzi, którzy sięgają do pasa i trzeba tam jakoś budować ten swój autorytet, ale tak jak Karolina powiedziała, jest trudno czasami, bo rodzice przeszkadzają bardzo mocno w sędziowaniu, w prowadzeniu zawodów tak naprawdę, bo to nie jest tylko sędziowanie, ale to są całe zawody, które się rozpoczynają przed gwizdkiem i kończą po gwizdku. Rozpoczynają się w szatni i kończą się w szatni. Natomiast sędziowałem mecze B klasy, sędziowałem mecze A klasy. I sędziowałem mecze dzieci i na żadnym meczu B klasy, A klasy, chociaż bywały sytuacje, gdzie sędzia idzie sam na mecze i mecze czasami decydujące o awansie, trudne. Nie miałem takich nieprzyjemności jak podczas meczów z udziałem dzieci. Udziałem 12-13-latków, to jest ten najgorszy, największy, najbardziej zapalny wśród rodziców, moim zdaniem, wiek. Najgorszy mecz był na drukarzu Warszawa. Jeśli chodzi o co, byli rodzice, dzieci i to nie panowie stanowili, że tak powiem, tutaj w awangardę w obrażaniu mnie jako arbitra tego spotkania. Panie, mamy. Co zrobić,
bo to jest pewnie kwestia jakaś wychowawcza, też należąca do Polskiego Związku Piłki Nożnej, może nie bezpośrednio do zarządu kolegium sędziów, bo wy zajmujecie się innymi sprawami, ale co zrobić, żeby to zmienić? Ja wiem, że bardzo potrzebna jest akcja medialna, na przykład ten słynny napis, że to jest mecz tylko, powiedzmy, dzieci, to nie jest mecz o Mistrzostwo Świata. Sędzia też jest człowiekiem, może się pomylić. To nie jest arbiter, któremu płaci się olbrzymie pieniądze. Często ktoś robi to po prostu charytatywnie, z pasji. Co trzeba zrobić, żeby ludzie zmienili swoje podejście także do sędziów? Na razie nie mówimy o najwyższym poziomie, tylko o tym poziomie najniższym. Musimy działać i działamy wielotorowo jako PZPN. Z jednej strony apelując, uświadamiając rodziców, uświadamiając trenerów tych najmniejszych grup, uświadamiając też te dzieci, jeśli rodzice nie chcą czy nie potrafią dotrzeć, to może my potrafimy takimi napisami na ogrodzeniach obiektów, żeby spuścić trochę powietrza, że to jest tylko sport dziecięcy, tutaj nie jest najważniejsze granie na punkty w najniższych kategoriach, takie są też regulaminy tworzone dla najmniejszych dzieci w tej chwili, żeby nie było ligomanii, tabelomanii, nie było punktomanii. A swoją drogą pracujemy nad tym, żeby uodparniać sędziów, żeby sędziowie byli coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z tymi zagrożeniami, problemami, o których mówił Marcin czy Karolina. Z jednej strony jest to okej, bo walczymy z jakimiś rzeczami patologicznymi w kontekście zachowań rodziców, czy w ogóle ludzi, którzy przychodzą na mecze. A każdy ma doświadczenia oglądania meczów B-klasy, A-klasy, okręgówki, niektórzy kopią piłkę, wiedzą, jak to wszystko wygląda. Jak mówił kiedyś Johan Cruyff, w każdej drużynie piłkarskiej, bez względu na B-klasę, A-klasę czy Ekstraklasę, są zawsze te same charaktery i pewnie podobne charaktery występują na trybunach. Ludzie zachowują się identycznie, tylko nie w liczbie 80-90 tysięcy, tylko 1 tysiąca. Ale z drugiej strony to hartuje, bo na pewno jeżeli ktoś ma ambicje, a ty masz ambicje duże, prawda? Bo chciałbyś tak, mam. Prowadzić... Jak coś robię, no to chcę to robić jak najlepiej. Że to z jednej strony jest może dobre dla was, bo się przyzwyczajacie z presją, która później może pojawić się na bardzo wysokim poziomie. Jest to naturalna selekcja. Jak ktoś presji nie wytrzymuje, to niestety, ale... No ja się z tym zgadzam. No jeśli na B-klasie będę się bała odesłać trenera na trybuny, no to jak będę, jeśli będę kiedyś sędziowała jakieś wyższe ligi, no to tam chyba tym bardziej, na pewno, prawda? Na pewno. Ja tak czuję przez skórę, że dojdziesz do ekstraklasy. Z jakiego powodu? No na urodę, no ale pytanie strasznie podchwytliwe. No, każda organizacja potrzebuje poprawiać swój wizerunek. No, trudno sobie lepiej poprawić, łatwiej w sensie, że nie wymaga to jakichś gigantycznych inwestycji, tylko tak zwanej szybkiej ścieżki kariery. A ty masz coś przeciwko temu, że kobiety pojawiają się w futbolu? Oczywiście, że tak, zdecydowanie. Uważam, że no, to wiesz, tak samo jak mam przeciwko, żeby mężczyzna udawał mamusię. No. Wiesz, no po prostu. Uważa pan, że udaje mężczyznę? Ja Paweł mam na imię, ale ten. Ja mówię do ale ciebie, udaje mężczyznę? Nie. Ja tylko mówię, że czasami my zamieniamy ludzi pewnymi rolami społecznymi, co nie zawsze na przykład jak kobieta dźwiga ciężary. No dla mnie jest to nie do przyjęcia. Być może jestem starej daty. Ale to nie o to chodzi, bo wiadomo, że kobiety wszędzie się już tam, nie wiem, tymi samolotami bojowymi nawet kierują, w Izraelu służą wojsku. No to wiadomo, kobiety wszystkiego chcą spróbować, ale to było tak w Rosji Sowieckiej. Wsiadły też na traktory, potem się okazało, że im się macice przesunęły i nie mogą mieć dzieci. Wiesz, no naprawdę, no natura pewne rzeczy sama w jakiś sposób blokuje. I tak samo zablokuje sędziowanie, ale co do kobiet, to mi się wspomina, kiedyś tak z żalem Michał Listkiewicz powiedział, mówi, wiesz Paweł, przez te baby to, znaczy przy czym on nie użył słowa baby, przez te baby to nawet język trzeba było zmienić, bo był całe życie był linesman, a tu się nagle okazało, że linesman to jest man. I te, no to jak linesman i lineswoman? To wymyślili assistant referee. No przecież tak. To tak debilnie brzmi, że to w ogóle głowa mała. No przecież wyście nawet język pozmieniały tylko po to, żeby to wszystko jakoś tam wytego kamuflować. Mnie to osobiście nie przeszkadza. Nie, mnie twój widok na boisku by nie przeszkadzał, ale widok babo chłopa na boisku już by mi przeszkadzał, bo skupiałby uwagę, sędzia ma być niewidoczny, a skupiałbym tylko uwagę na tym, gdzie ona się pomyli i tutaj pole do popisu dla Marcina, ile przez to problemów w Anglii, którą przywołałeś jako wzór, ludzie mieli właśnie tylko dlatego, że wyrazili swój pogląd, do czego zgodnie w Anglii to nie ma konstytucji, jest tylko zbiór ustaw, ale patrz, bez konstytucji żyją i bez trybunału. Magna Carta. No właśnie, słuchaj, tak jest, wielka karta praw, do jakich to prowadziło bardzo smutnych konsekwencji, to przez jakąś zadziwiająco bezsensowną poprawność polityczną. Tyle. Ty mówisz o
kobiety, ja wolę kobietę, wiesz co, to jest może głupie, ale wolę, żeby kobieta w domu robiła porządki, a nie prezydent Słupska, rozumiesz, który się fotografuje, jak tam froteruje podłogę. No. To dlaczego najlepszymi kucharzami są podobno mężczyźni? No przecież też, baba ma być w kuchni, no słuchaj, to dlaczego mężczyźni są najlepsi? No bo jak baba malowała paznokcie, facet chciał coś zjeść, to musiał sobie ugotować. Ja się boję, że ten program obejrzał feministy. Nie, no jasne, że tak, ale wiesz, że ja się przekomarzam tylko dlatego, no ja wiem, że inaczej ten program byłby nudny. Więc to jest oczywiste, tak, dlatego ale też Paweł, się mrogałem. Nie, moim zdaniem podjąłeś ten temat. Nie, ale że ja ci życzę szybkiego awansu, to dobrze, no bo szkoda by cię było, żebyś jeździła po tych B-klasach. Ja słyszę, zawsze jeszcze są te komentarze, słyszę od młodych, początkujących arbitrów, ile właśnie zazwyczaj w takich miejscowościach malutkich, gdzieś tam wokół miast, prawda, ile słyszą głupot tam na swój temat. Oczywiście, że są taki, tacy, śmacy, owacy, łapówkarze, złodzieje, pomiesza pewne zawody, najstarszy zawód świata też często jest tam wymieniany. I to jest dla tych młodych ludzi po prostu przykrością. Chcą? Próbują, ale to jest po prostu, trafiają w taką, można powiedzieć, w rynsztok, w ściek, bardzo często. I dlatego wolałbym, żebyś jak najszybciej uciekała tam, gdzie ta kultura już jest na ciutkę wyższym poziomie, gdzie masz przynajmniej własny pokoik, tak, gdzie możesz sobie spokojnie się przebrać i tak dalej, a nie pod drzewem gdzieś tam, pod lasem, tak? Czy wysiadasz z samochodu już na B-klasach też są pokoi. No właśnie. Tak, też mamy szatnie, tak. Tutaj muszę obalić ten ale między. Nie, ale podjąłeś ten temat ze względu na to, że oglądałbyś mecz. Słuchaj, i ja gdyby kobieta popełniła błąd, to pomyślałbyś, a wiedziałem. No, że ona tak, nie umie sędziować. Tak. Ale ten błąd był bardziej wyeskalowany. To znaczy wobec mężczyzn też mam podejrzenie, że oni kompletnie popełniają błędy. Nasz wzorowy, czołowy arbiter Szymon Marciniak, przecież co mecz to klops. Przecież on Jasne, ale to jest moja opinia tylko, prawda? No Legii raz pomógł tak ordynarnie, ale ukarano asystenta. A przecież to główny akceptuje decyzję asystenta, bądź się zmienia. Teraz wykoleił Arkę Gdynia z Jagiellonią. No więc to po prostu nasz eksportowy arbiter i się przyjęło, no nie, Szymona Marciniaka nie można ukarać, bo on kiedyś to będzie prowadził finał Mistrzostw Świata albo Ligę Mistrzów. Nie, jeszcze o Szymonie Marciniaku prędzej porozmawiamy. Ja może właśnie będzie prowadził, jeśli go się ukaże. Na przykład, dobra, trafna chyba, uwaga. Że pan Piotr w kontekście taki Szymona Marciniaka chciałby coś dodać. Taki parasol nad nim rozpięty, ale tylko dlatego, że liniowego ma młodego, małego Liskiewicza, wiesz, i to wiesz, no i jest tego. To no. Ja dodam, że Michał Liskiewicz... Weź sobie na liniowego tego. Ja dodam, że Michał Liskiewicz będzie gościem syna. Naszego programu w drugiej części. Może chce pan coś dodać w kontekście słów Pawła na temat Pewnie wrócimy Szymona jeszcze, no pewnie wrócimy. Spodobał mi się czasownik wykoleił. Tak naprawdę każdy mecz, który nie kończy się remisem, jest wynikiem błędów jakichś ludzi. Najrzadziej to są sędziowie. Więc akurat tam... Klasyczna obrona, bo niech często to powtarza, że że bardzo często piłkarz nie trafi z karnego, że tam coś, czegoś mego. Oczywiście, tylko że od sędziego wymagamy czegoś, co byśmy nazwali jakimś ideałem, czymś i do tego nieomylnością, prawda? Tak. Bo nikt nie chciałby być niesprawiedliwie potraktowany. I do tego i Karolina, i Szymon, o którego ale tu przywołałeś, tego dążą. Ja tego nie neguję, tylko znalazłbym 100 ról społecznych, których Karolina być może byłaby... Ale ja nie chcę. Jasne, że tak. Nie, pamiętajcie, że rozmawiamy z perspektywy piłki męskiej. Natomiast jest... Nie ma innej piłki jak męska. No jest, również jako sport olimpijski. Jest bardzo mocno rozwijająca się piłka kobieca, goniąca. Ale nie wiem, czy wiesz, Piotrze, ale ta piłka kobieca, to tam na przykład drużynie mistrzów świata ostatnich Amerykanek, to 6 z nich ma żony. Weź, przestań, no jaka kobieca? Weź sobie, popatrz na Ami Wombach, która była najlepszą piłkarką świata. Nie, no umówmy się, że kobiety w piłkę grają. I to na bardzo dobrym poziomie. No ale to po co im są żony, powiedz? Nie, daj spokój. A ty nie znasz tych teorii o WNBA? Nie, nie rozmawiajmy o tym. Rozmawiajmy o sędziowaniu, a nie o żonach. Daj spokój. A słyszałeś wypowiedź o tenisistkach czołowych, o koszykarkach? O tym nie gadajmy. Tak jak rozwija się piłka kobieca, tak rozwija się też sędziowanie kobiece u nas. I siłą rzeczy, żeby dziewczyny lepiej sędziowały dziewczynom, będą się rozwijały lepiej, sędziując męskie mecze. Droga, którą wybrała Karolina czy 300 innych dziewczyn w Polsce, jest naturalną, dobrą drogą. No. I to nie jest tak, że jak sędzia popełni błąd, albo kibic sądzi, że sędzia popełnił błąd, bo to są dwie różne rzeczy,
że od razu będzie, jest taka konotacja, aha, kobita, no to dlatego był błąd. Nie, bo tak samo się myli kobita, jak łysy, jak rudy, jak siwy. Łysy to najczęściej się mylą. Jakie jest twoje zdanie, Marcin, na temat kobiet sędziujących mecze piłki nożnej? Nie wiem, czy wystąpiłeś powiedzmy w takim tandemie, gdzie była też kobieta, nie wiem, na linii? Nie? Nie, komentowałem kiedyś mecz, który sędziowała Bibiana Steinhaus. Chyba najbardziej znana tak naprawdę arbiter w Europie, która zresztą pojawia się jako jedyna kobieta w tej całej kampanii Respect UEFA, ta jedna z twarzy, i No to Racism chyba też. W każdym razie trochę z Pawłem się muszę zgodzić tutaj, muszę go trochę tutaj obronić, dlatego że pan mówi tutaj, żeby lepiej kobiety sędziowały kobiety, muszą sędziować mecze mężczyzn. Jednak ja uważam, żeby kobiety sędziowały mecze kobiet, panowie niech sędziują mecze panów. Ja byłbym za takim rozwiązaniem. Jeżeli piłka kobieca się rozwija, niech ona się rozwija jakby w tym kierunku. I ja rozumiem, że wprowadzenie kobiety do meczu mężczyzn to jest trochę złagodzenie obyczajów, tak? To jest wprowadzenie kogoś, wobec którego zawodnicy na boisku, trenerzy, może nawet kibice, przynajmniej na początku, być może później, powściągną nieco swoją agresję, swoje niekulturalne zachowanie. Okej, jakoś jestem z tym w stanie się zgodzić. Natomiast jeżeli piłka nożna się rozwija kobieca, jeżeli kobiety chcą również sędziować, to ja byłbym za tym, żeby kobiety sędziowały mecze kobiet, mężczyźni. Proszę, mogę wejść w słowa? Oczywiście. Rozumiem, że argumentuje to pan siłą fizyczną, czy... Nie, myślę, że kwestią, jesteśmy dwiema różnymi płciami, ktokolwiek mógłby mówić. I chodzi mi o zrozumienie po prostu, czyste zrozumienie czasami, reakcji danej płci. Kobieta jest w stanie lepiej chyba to zrozumieć wśród kobiet, mężczyzna lepiej wśród mężczyzn. Czyli rozumiesz na przykład przypadek, kiedy kobieta zdaje testy fizyczne, takie, które obowiązują też mężczyzn, na tym poziomie, na którym chce sędziować piłkę męską, to nie jest wystarczające. To nie tak? jest kwestia testów fizycznych kompletnie, moim zdaniem. No ja szczerze mówiąc się z tym nie zgadzam, bo nie uważam, że jest aż takie rozróżnienie absolutnie, no, między tylko płciami. Wyraziłem swoje zdanie. Jedną ciekawą rzecz powiedział sędzia Rizzoli, jeden z topowych na świecie, że kiedy pojawiła się kobieta w grupie jego współpracowników na meczu, zauważył, że zmienia się absolutnie podejście piłkarzy, to znaczy, że oni czasami przesadzają, że powoli dochodzimy do takiego momentu, kiedy piłkarze wywierają tak olbrzymią presję i także trenerzy na arbitrach komentują każdą sytuację. Biegają za arbitrem, coś mu tam mówią. Jest taka grupa zawodników, nawet w polskiej ekstraklasie, którzy ciągle gdzieś tam łażą za arbitrem i ciągle coś mówią, że to staje się nie do zniesienia, że nastąpiła taka trochę robotyzacja tego sędziego. Po pierwsze, Rizzoli mówi, że jest w Big Brotherze, czyli 20 kamer na meczu, obserwuje go z każdej strony. Każde zachowanie piłkarzy, można pokazać to z każdej perspektywy. Wiemy, że przed ważnymi meczami często telewizje akcentują to, że ma wiele kamer, ale że kobieta właśnie wpływa bardzo pozytywnie jego zdaniem, bo hamuje ze względu na pewne konwenanse zachowanie piłkarzy i z jego perspektywy to było bardzo dobre. Więc zastanawiam się, czy to nie jest okej. Mamy porównanie na meczach Centralnej Ligi Juniorów. Centralna Liga Juniorów jest prowadzona przez naszych sędziów na co dzień prowadzących mecze drugiej, trzeciej ligi i najlepsze kobiety w Polsce, najlepsze sędzie ekstraligi, sędzie międzynarodowe. I tam rzeczywiście te same drużyny tydzień po tygodniu grają, zachowują się zupełnie inaczej przy kobietach. Kobiety nie mają problemów z protestami, z masowymi konfrontacjami, z bójkami. To, co się zdarza na meczach facetów, chłopaków. Mhm. A czy... Podczas meczów, które sędziujesz na początku każdego spotkania, nie chcą cię testować piłkarze? Ale to myślę, że nie tylko mnie, każdego sędziego. Mówi się, że pierwsze 5-15 minut maksymalnie jest najważniejsze, tak? Czyli wtedy muszę pokazać ton mojego gwizdka, moją stanowczość. Jeśli pokażę, na ile sobie pozwalam wtedy, a na przykład nie pozwalam sobie na dużo, to wtedy no, buduję swój autorytet w ten sposób, tak? A jeśli wtedy pokażę, że jestem niezdecydowana, że mogą mi wchodzić na głowę, no to tak naprawdę już reszta meczu będzie bardzo ciężko sędziować. A ty spodziewałeś się, że będzie trudniej sędziować mecze, powiedzmy, w B-klasie,
gdzie przyłażą chłopcy, raczej nie trenujący w ciągu tygodnia, albo trenujący raz na jakiś czas, no, mający swoje obowiązki, pracę i tak dalej, ale traktujący to w kategorii hobby. Chociaż z drugiej strony mecze czasami B-klasy są bardziej emocjonujące i pełne pasji niż te w Ekstraklasie, bo to jest powiedzmy taki sport piłka nożna czysta, sensu stricto, że czasami na tych spotkaniach bardzo trudno jest ich okiełznać. Spodziewałaś się, że będzie trudniej, czy że jest, powiedzmy, w porządku? Ale w porównaniu do meczy dziecięcych, tak? Tak. To znaczy, no na pewno tak, no bo ja jestem też młoda, młodsza od nich, niższa, więc to są takie czysto fizyczne cechy, które sprawiają, że ciężej jest budować sobie autorytet. Więc w pewnym stopniu tak, ale z drugiej strony sędziowanie seniorów jest łatwiejsze według mnie podczas rozstrzygania fauli. One są dużo bardziej czytelne dla mnie. U dzieci często równolatków jest ogromna różnica wzrostu, budowy ciała i tutaj ciężko czasem rozgraniczyć, czy to był faul, czy może czyste zagranie, ale właśnie wynikające z tej różnicy. Czytałem na Weszło wywiad z twoją koleżanką po fachu, która apelowała, aby i Polski Związek Piłki Nożnej, i ogólnie środowisko piłkarskie bardziej otworzyło się na kobiety, bo jest to dosyć hermetyczna grupa zawodowa, grupa ludzi z pewnymi konwenansami. Wiemy, że futbol powstał raczej w dzielnicach robotniczych, jeżeli chodzi o przepisy i w Anglii i tak dalej. I powiedzmy nawet, jeżeli chodzi o kwestie regulaminowe, czyli zatwierdzenia tego w pewnych ramach regulaminowych. Ona apelowała o to, aby się środowisko otworzyło. Czy myślisz podobnie jak ona, że trudno jest się kobietom przebijać, czy nie? Czy to się zmienia i to jest naturalne? Ja powiem szczerze, że tak czysto empirycznie nie spotykam się z jakąś dyskryminacją czy z takim złym, negatywnym nastawieniem już na samym początku. Tutaj słyszę takie głosy, mogę powiedzieć pierwszy raz, że kobiety nie powinny sędziować mężczyzn. Tak naprawdę na meczach jestem przyjmowana sympatycznie. Nie mam takich problemów, żeby ktoś mnie od razu skreślał tylko dlatego, że jestem kobietą. Okej. Okay. Temat kobiet będziemy powoli wygaszać, dlatego że mamy kilka też innych ciekawych wątków. Paweł się na mnie patrzy spokojnie i ziewa. Nie, tak cię, wiesz, no staram się wydusić coś z ciebie. No. Okej, okay, w porządku. No. Mamy dzisiaj przedstawiciela Polskiego Związku Piłki Nożnej i chciałem zapytać o kwestie merytoryczne zmiany przepisów dotyczących też otworzenia się w związku dla młodszych ludzi. Wiemy, że różnie to interpretują okręgowe związki piłki nożnej. Czasami trzeba mieć skończone 17 lat, czasami można 16, kiedy się zaczyna. Ale pojawiają się opinie, że skoro na Zachodzie ludzie mogą zacząć wcześniej, w wieku 14, 15 czy 16 lat, czy jeszcze na przykład jako 12-latkowi, dzięki temu, że mogą sędziować mecze swoim rówieśnikom, powinno być podobnie w Polsce. PZPN dba o rozwój trenerów, o rozwój piłkarzy. Co z sędziami? Powinno być, jest i będzie u nas podobnie. Będziemy też, pierwsza rzecz, pierwsze zagadnienie, czyli granica, dolna granica wieku. Tak, będziemy ją obniżać. To jest coś zrozumiałego, oczywistego. Rozwija się bardzo piłka w tej chwili na szczeblach okręgowych, na szczeblach dziecięcych. W całej Polsce, we wszystkich województwach przybywa drużyn, przybywa meczów do rozegrania. Sędziów z różnych przyczyn nie przybywało tak dużo. Czy nie przybywa w niektórych województwach, w ogóle nie przybywa nam sędziów. Brakuje nam bardzo dużo kadr. Zanim dojdziemy do jakości, to przede wszystkim ilościowo brakuje nam sędziów. I rzeczywiście trzeba robić wszystko, żeby likwidować bariery, które tych ludzi zniechęcają na dzień dobry albo ich blokują ich wejście. I nawet nie chodzi tu o te parytety, czy będziemy brali kobiety, czy mężczyzn. Nie, potrzebujemy sędziów. Sędziów, ludzi. Bariera wiekowa. Oczywiście tak. Jak najbardziej trzeba to obniżać, taka idea, żeby dzieci sędziowały dzieciom, jeżeli grają w tej chwili, to też się zmieniło w ostatnich latach, że grają 8-9-latkowie, już mają swoje mecze, swoje turnieje, swoje organizowane rozgrywki, no to też nie ma przeszkód, żeby sędziowali im kilkunastolatkowie, dzieciaki. Okej. Natomiast równolegle musimy też, bo mówimy tutaj przy tym stole od jakiegoś czasu o tym, że teraz trudniej się sędziuje tym dzieciom, ci rodzice są coraz gorsi, coraz trudniejsi, te dzieci coraz trudniej im sędziować, więc musimy pracować nad tym, żeby sędziowie byli coraz lepiej przygotowani. Ci 15-latkowie, kiedy wyjdą sędziować dzieciom, żeby byli coraz lepiej przygotowani pod względem psychicznym, poza tym, że przepisowym. Przepisów uczyliśmy zawsze, ale to też nauczyć przepisów w teorii
a potem stosować to w praktyce. Każdy sędzia ma z tym problem, żeby się tego nauczyć w praktyce. Więc granicę wiekową będziemy obniżali i obniżamy. Jeśli nie możemy z tego powodu kogoś zniechęcić, że jesteś za młody, przyjdź później. Nie. Jeśli ktoś ma chęć, pasję, to taki każdy kilkunastolatek nam się przyda. Będzie potrzebny, będzie przydatny, wykorzystamy go. Nie chodzi o to, żeby 15-latka wysyłać na B-klasę, żeby go tam... Zniszczą go. Zniszczą, tak. Nie o to chodzi. Natomiast może zaczynać właśnie od grup dziecięcych, może zaczynać w dobrze prowadzonym towarzystwie, jeździć jako asystent do starszych kolegów i tam się przyglądać dobrym wzorcom, a nie nasiąkać B-klasową rzeczywistością. Marcin, pracowałeś 4 lata jako sędzia, wiązałeś z tym przyszłość. Dlaczego zrezygnowałeś? No, zrezygnowałem dlatego, że trzeba było... Ja zacząłem się śmiać, bo chciałem dodać, że bo zacząłem kręcić filmy pornograficzne jako producent. Bo było tak, a nie inaczej, że trzeba było się pod kogoś, w cudzysłowie, podpiąć. I ja nie chciałem się podpinać, chciałem po prostu sędziować mecze. Lubię dalej ten sport, ale uważam, że jest jeden z najpiękniejszych. Podpiąć. No, czyli trzeba było, że tak powiem, wejść jako asystent chociażby w taką trójkę sędziowską, która dostaje dobre mecze, jeździ w dobre delegacje i tyle. To wiązało się z pewnymi, jakby to powiedzieć, kosztami, w cudzysłowie to nazwę. Moralnymi. Też. I nie chciałem po prostu się na to... Czyli nie chciałeś się korumpować po prostu? Nie. Ale ja znałem takich młodych chłopaków, którzy się tak podpinali. No już wspomniałem Tomka Listkiewicza pod Szymona Marciniaka, ale przecież Rafał Roskowski jak 18-latek chyba zaczynał też z Michałem jako na linii i do dzisiaj jest arbitrem bardzo chwalonym. Także to im jakoś to podpięcie wcale nie zaszkodziło. No patrz, Tomek był na Euro, prawda? No to może trzeba było spróbować, tylko tego głównego wybrać takiego, wiesz... Wybrać, to no nie właśnie. Jest tak, że wybrać. Nie, ja się domyślam, niestety, ale... Bardzo często jest tak... Zobacz, pan Sławek Stępniewski się podpiął pod jednego głównego i dzisiaj jest... W regionalnych związkach piłki nożnej okręgowych jest tak, że to raczej główny sędzia dobiera sobie ekipę, a nie asystent sobie wybiera. Ale Michał mi zawsze opowiadał, że on tak jednego liniowego zawsze traktował lepiej, bo mówi, jeden zawsze musiał być trzeźwy, pilnować godziny, pociągu, biletów, tego wszystkiego. I on miał u mnie dobrze. Nic nie musiał, tak po prostu tylko pilnować pozostałych, żeby się nie pogubili. A nim... No w trójce sędziowskiej zawsze jest też hierarchia. To... No ale wiesz co, Michał Listkiewicz już powiedział, on to zweryfikuje. Ale nie bo było będzie... żadnej fali, wiesz, jakieś prześladowania, tylko po prostu podział obowiązków. Ja też wcale nie twierdzę, że było jakieś prześladowanie, absolutnie. No zarobiłbyś tam na samochód. No to wolałem uczciwie zarobić. No ale straciłbyś wszystkie litery z własnego nazwiska, zostałoby tylko G. Jedna rzecz, Michał Listkiewicz prawdopodobnie do nas dotrze, dlatego że wraca z południa i on będzie mógł zweryfikować niektóre tezy Pawła, jeżeli ja je zapamiętam dokładnie. Natomiast powiedział kiedyś ciekawą rzecz, że rozmawiał z kobietą, która poprowadziła cały turniej, Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Świata, kompletnie bez żadnej pomyłki. I ona powiedziała ciekawą sprawę, że kobieta jest się w stanie lepiej skoncentrować na boisku, dlatego że mężczyzna wiele rzeczy rozprasza. I Listkiewicz się z tym zgadza, że sędzia, mężczyzna często bardziej koncentruje się na innych sprawach, które może go odciągają. Kobiecie jest łatwiej tę koncentrację w 100% zachować. No, kobieta myśli dwoma półkulami, mężczyzna wiadomo czasem żadną. Nie? No tak. Natomiast jeżeli chodzi o dobór sędziów i to, o czym mówił Marcin. Ty powiedziałeś mi przed programem, że tobie się bardzo podoba styl w ogóle angielski i koncepcja angielska, ale nie chciałem w ogóle słyszeć o tym, żebyś to wyjaśnił, żebyśmy pomogli powiedzieć w trakcie programu. Chodziło o to, o czym pan wspomniał, o czym ty również mówiłeś, o tym, żeby w Anglii jest przyjęte tak, że nazywa się to, że sędzia rośnie razem z grą. Czyli właśnie mecze 8-9-latków prowadzą 13-14-latkowie, którzy później sędziują dalej i w Anglii też mają problem z rodzicami, też jest wielka akcja Football Association a propos zachowania rodziców przy linii, a propos sędziów. Natomiast walczą z tym, że nikt jakby nie zamierza odchodzić od tego pomysłu mimo wszystko, mimo tego, że ci młodzi chłopcy miewają problemy z rodzicami, miewają problemy z tymi krnąbrnymi dzieciakami młodszymi od siebie również, którzy są przez rodziców też odpowiednio, w cudzysłowie,
nastawianie. Wydaje mi się, że troszeczkę pomogłoby moim zdaniem, jeżeli by w tej dorosłej piłce na najwyższym poziomie karać oszustów. I to grubymi karami. Nurków. Mówisz o nurkach. Mówię o nurkach, mówię o tym, że ktoś złapie kogoś tam żartobliwie za ucho, ten już się kładzie i turla po boisku. Moim zdaniem kary powinny być tam, gdzie kamery mogą to wychwycić, bardzo surowe i takie rzeczy powinny być piętnowane, bo to pokazuje również tym małym ludziom, małym piłkarzom, dzieciom przede wszystkim, a oni się uczą, że to nie popłaca po prostu i że to jest surowo karane i wychwytywane. Ale jak spytałem o karę dla Lewandowskiego, to nie usłyszałem odpowiedzi, a przecież to było ewidentne. I właśnie dzieci patrzyły na to. Mistrzostwa Świata 2002 rok. Rivaldo dostaje piłką w kolana, łapie się za twarz. Mhm. Moim zdaniem automatycznie facet jest wykluczony z finału Mistrzostw Świata. Czy to był półfinał? Czerwona? Tak? Półfinał. Nie, nie czerwona. Nie, to była faza, moim zdaniem, to nie był pierwszy mecz z Turcją. Możliwe, myślę też, że pierwszy nie, mecz z Turcją. Albo półfinał z Turcją. Tak, no dwa mecze grali. Ronaldo strzelił go w tym półfinale. W każdym bądź razie, no, to jest, to powinno być karane i napiętnowane, ogłoszone i tyle. No, znaczy, i nie jest Thierry Henry to z tą... Thierry, tak. Ale... Moim zdaniem powinien to od FIFA dostać zakaz występu w Mistrzostwach Świata i tyle. No, to byłaby kara drakońska. Drakońska, oczywiście. No ale też i zachowanie było drakońskie, bo oczywiście. Jeden kraj wyrzuciło z mundialu. To prawda. W kwestii baraże. Później chcieli Irańczycy zrewanżować na Euro, ale jakoś im to średnio wyszło, chociaż chyba prowadzili nawet w meczu 1/8 finału. A jakie są twoje na przykład obserwacje po tych pierwszych doświadczeniach i co chciałabyś na przykład zmienić? Co by ci bardziej pomogło? Czego oczekiwałabyś od związku? Bo pewnie najważniejsze jest to, aby mówić, czego wam brakuje, powiedzmy przyszłym kadrom na najwyższym poziomie. Myślę, że dobrego szkolenia. Teraz to się zmienia. Rzeczywiście można to zobaczyć, że się zmienia, ale no, początkowo było z tym bardzo ciężko, bo tak naprawdę dostęp do szkolenia był tylko na samym początku, później ono było takie szczątkowe. Teraz już właśnie są wdrażane programy bardziej monitorowane, powiedzmy, centralnie, więc dzięki temu jest pewność, że te szkolenia będą przeprowadzane tak, a nie inaczej, że będą one kompletne i aktualizowane według najnowszych przepisów. No i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Myślę, że też może podczas tych takich w ogóle wstępnych szkoleń, podczas kursu sędziowskiego, więcej sytuacji praktycznych, takich wziętych z boiska, czy nawet wspólne wyjścia na mecze, tak, żeby podczas trwania meczu komentować od razu zachowanie sędziego, co robi źle, co robi dobrze, nawet na takiej zwykłej B-klasie, tak, bo myślę, że to pomaga, bo omawianie sytuacji boiskowych na sztywnych schematach, na jakichś w ogóle ogólnikach, myślę, że jest mało efektywne i tak naprawdę no, to jest tylko nauka pod test, tak, żeby zdać test, a nie przygotowanie do tej właściwej pracy arbitra na boisku. Wy podróżujecie, rozmawiacie z arbitrami. Jaki jest plan na to, żeby uczyć wszystkich w całej Polsce pewnych zachowań? Dlatego, że i przepisów, i reakcji w sytuacjach ekstremalnych, które czasem się pojawiają. Czasami pojawiają się sytuacje absurdalne, które później generują wielkie zainteresowanie. Może nie absurdalne było to, co zrobił obrońca Arki Gdynia, no bo wykonał wślizg. Natomiast to, co się później stało, efekt właściwie domina i reakcja i kibiców Arki Gdynia, i myślę mediów, i kilka dni, w których sędzia Marciniak był, zresztą słusznie, krytykowany, to było coś olbrzymiego. Karolina powiedziała o dwóch rzeczach. Zacznę od tej, w takim razie od bazy klipów i od tej sytuacji z Gdyni, która tak, mamy z tego klip szkoleniowy, który będziemy wykorzystywali do szkoleń. To jest przepis 12. Przepis 12 z tego, co pamiętam. Artykuł 12. I powiedział przewodniczący Przesmycki w jakimś wywiadzie, że tego nie analizowano, że odpuściliście to i to jest, powiedzmy, jakaś forma wzięcia tego problemu na klatę, dlatego że nie spodziewał się, że coś takiego się może wydarzyć. Później się sędzia Marciniak bronił, że krzyknął do bramkarza, żeby nie łapał, prawda? Natomiast później by już tej decyzji nie podjął. Centralna Komisja Szkoleniowa PZPN-owska co pół roku ogłasza 5-6 tematów szkoleniowych, wiodących głównych tematów szkoleniowych na podstawie obserwacji z ostatnich miesięcy, rzeczy aktualnych, o których będziemy przede wszystkim rozmawiali. I z tych tematów szkolimy się na wszystkich szczeblach. Od szczebla centralnego przez szczeble okręgowe, regionalne, o których mówi Karolina.
wykorzystujemy do tych szkoleń nie tablice z wypisanymi artykułami, tylko właśnie klipy szkoleniowe. Niekoniecznie UEFA-owskie, niekoniecznie FIFA-owskie, tylko nasze z ekstraklasy pierwszej, drugiej ligi, z niższych klas też. Bo klip A-klasowy, gdzie coś się wydarzy właśnie z życia wzięte, że obrońca podał, kopnął w chorągiewkę, podał do bramkarza tak czy inaczej i sędzia powinien się zachować tak czy inaczej, to najfajniej właśnie uczy. Jeśli mamy żywy klip, gdzie sędzia postąpił dobrze lub źle, gdzie coś się wydarzyło prawdziwego. Akurat sytuacje z podawaniem piłki do bramkarza i możliwością łapania przez niego piłki, mamy taki klip. Przed 2 lat jeszcze Kuciak grał w polskiej lidze, 3 lata temu. Gwiznął sędzia, przybył taki rzut wolny pośredni przeciwko Legii. Też nietypowa sytuacja, więc na wiele tematów te klipy mamy w swojej bazie. Pojawiają nam się co tydzień kolejne i je kolportujemy, z nich się szkolimy. Kiedyś była sytuacja z Marcinem Sabajem, który prawda, bardzo długo tę piłkę przetrzymywał i sędzia to jest mu inny mówił, mówił. Tak, oczywiście, ale kiedyś też nagrano, nie wiem czy to wyanalizowaliście, ale był bardzo zdolny prawnik, młody chłopak, który chciał być sędzią, oczywiście uczył się dobrze i miał jakieś zdolności, trochę mu szło gorzej z sędziowaniem. Czy okazuje się, że człowiek, powiedzmy, inteligentny, mając otwarty mózg, nie do końca dobrze reaguje w takich sytuacjach ekstremalnych, gdzie trzeba mieć intuicję, nie miał doświadczenia piłkarskiego i podyktował rzut wolny pośredni Paweł na, powiedzmy, 7 metrze, a mur ustawił na 9 i mur stał za bramką. Na szczęście ci chłopcy wybili piłkę na aut, żeby po prostu zrobić jakąś nie wiem, akt litości. Dla tak schematycznie myślących ludzi dzisiejsze przepisy są bardzo trudne. Bo mówią rzeczywiście, co wolno, czego nie wolno, ale mówią też o duchu gry, który trzeba stosować i trzeba to wyczuć, kiedy można nagiąć ten przepis, a kiedy nie. Ale to wygląda, że ten gość w ogóle meczów nie oglądał. No nie, no myślę, że nic nie kumał. Czyli właśnie owe 6 sekund Sabaja albo kwestie wyjścia piłki bramkarza przed linię bramkową przy rzucie karnym, tak? Temat rzeka. Na ile pozwolimy, na ile nie pozwolimy. Jest to nie do wychwycenia dla sędziego. No i tutaj też ta tolerancja, musimy szukać zdrowego rozsądku, to jest to. A ja mam takie wrażenie, ja jeszcze tak trochę zawrócę do tej dyskusji, czy kobiety mężczyznom, bo jednak jak weszliśmy w te, nie, ja nie jestem przeciw tego, żeby kobiety mężczyznom, tylko że chodzi o to, że jak patrzę teraz, jest taki system gry mniej więcej od kilku sezonów, że napastnik gra na linii z obrońcami i te spalone coś, a propos teraz Ronaldo drugiej bramki w półfinale klubowych mistrzostw świata, że jest to tak szybkie, że w tym momencie dziewczyna na linii ma gigantyczne problemy, bo to jest zbyt szybkie dla kobiety. No, uprę się, że facet to po prostu intuicyjnie wyczuje ten moment, kiedy ten startuje, a ci wychodzą. Wiesz co, kiedyś... A dla kobiety, kobieta to tak jednak mimo wszystko kojarzy mi się z pewnego rodzaju, może nie powolnością, nazwę to statecznością. Ale to jest kompletnie, to nie ja ma wiem, oparcia w faktach. Ale nie, ja mówię, dla mnie jest to za szybkie, ja jestem bez wątpienia facetem, skoro mam 2 dzieci. Tylko chodzi o to, że dla mnie już to jest za szybkie i trzeba to niesłychanie... Tego właśnie zachować koncentrację, ale powiem ci jedną rzecz. Możemy to nazwać timingiem, czymkolwiek, ale to jest po prostu nie do ogarnięcia. W 1990 roku... Przecież facet sprawdzał to teraz na wideo, bo to było dosłownie... Niepotrzebnie i dlatego stąd... W drugiej części jeszcze o tym porozmawiamy, ale w 1990 roku Michał Listkiewicz na Mundiale, pamiętasz, był to jedyny sędzia polski, który był w finale, prawda? Ale biegał jak kobieta, o, to fajne. No. Nie. To była pierwsza kobieta, no. Ale słuchaj. Ja mówię tylko o bieganiu, bo on tak... Słuchaj, nie wiem, czy wiecie, jak kobiety biegają. Kobieta tak biega. Ja tak nie biegam. Ty nie, dlatego, bo ty jesteś już, wiesz, kobietą nowego typu. Już taką. Ale ty masz doświadczenia lekkoatletyczne, prawda? Tak, ale, tak, wiesz, Paweł, tak ale jedna rzecz. Tak. Podjął tak decyzję w meczu Ale koleżanki tak, nie? No. Te, co mają zwolnienia z WF-u. Nie, ja wolę z Karoliną rozmawiać jak z tobą. Sorry, nie gniewaj się. No. Sorry, winę to. Ja chciałem ci powiedzieć ciekawą anegdotę, ale ci nie opowiem. W takim Dobra, razie. Nie, przepraszam. Paweł, w 1990 roku Michał Listkiewicz podjął decyzję w meczu Włochów. Pamiętasz, Włosi byli gospodarzami mundialu. Tak Toto Skilacci był na spalony. I przyszedł do niego sędzia główny w szatni. I mówi, jesteś pewien? On mówi, słuchaj, nie. To wiesz, że po meczu... Zamordują nas, po prostu nas zabiją. I wszedł Sepp Blatter po meczu i powiedział, że był 5-centymetrowy spalony. Czasami intuicja jest najistotniejsza. Wiem, że sędziowie liniowi nie są w stanie wzrokiem zmienić, powiedzmy, swoje reakcji spadającego na znajdującego się na potencjalnym spalonym. Często reagują na słuch. Czyli słyszą, kiedy piłka jest kopnięta i patrzą na faceta, który tak mi mówił. Nie da się patrzeć jednocześnie. To trzeba robić sędziom badania słuchu też, nie tylko wzroku. A do tego tego spalonego na słuch też? Przy sędzim
przy sędzi, jest trudniej liniowemu złapać niż tego dalej. Ale Paweł tu powiedział o akceptacji sędziego Marciniaka w meczu Legia Lech i arbitra Sokolnickiego, prawda? Tak, tak. Jednak trzeba mieć zaufanie do swojego asystenta, który jest ustawiony lepiej i to akceptuje. Ty nie jesteś w stanie z murawy podjąć decyzję, czy był spalony, czy nie. Więc tu się z tobą akurat w tym kontekście nie zgadzam. Bardzo cię proszę. Choć sędziowie na kursie uczą się podejmowania decyzji bez asystentów, kiedy sędziują mecze sami. Okej, panowie, reklamy i wracamy po kilku minutach przerwy. Zostańcie z nami. Ciąg dalszy magazynu Stan Futbolu. Dzisiaj rozmawiamy o sędziach, o sędziowaniu, o arbitrach i płci żeńskiej i męskiej. Ja wiem, co zrobić, żeby zostać arbitrem, ale może nasz program edukacyjnie ogląda wielu młodych chłopaków, którzy złapią bakcyla. To może pan powie, co trzeba zrobić, jak się ma 16 albo 17 lat i myśli się o karierze piłkarskiej, a często obecni dobrzy sędziowie, jak chociażby sędzia Riccoli czy wcześniej Kolina, to są ludzie, którym na przykład kariera zahamowała rozwój piłkarski i ktoś im powiedział, słuchaj, może pójdziesz na drugą stronę, skoro świetnie to czujesz. Droga jest prosta, wszyscy nią przechodzili, od Karoliny do Marciniaka. Czyli trzeba się zgłosić do swojego wojewódzkiego, okręgowego związku piłki nożnej. Najrzadziej raz do roku organizowane są kursy, czasami częściej, kursy sędziowskie. Najczęściej w zimie, czyli teraz jest akurat odpowiedni moment. Skończyła się runda, więc można pomyśleć, co będę robił wiosną. Droga jest bardzo, bardzo prosta. Mówiłem chwilę o tym, jak kursy wyglądają. Kilkanaście wykładów, uczymy się teorii i teraz będziemy pracowali nad tym, żeby te kursy były krótsze, szybsze, bardziej praktyczne i tańsze. Tańsze. Tak, tańsze też. Tańsze też. Tak jak mówiłem, nie możemy z tego powodu takiego proceduralnego, finansowego pogubić ewentualnych chętnych. Jeżeli ktokolwiek miałby zrezygnować, a są takie związki, które w Polsce, które sobie życzą 300 czy 400 zł za kurs sędziowski, no to jest na pewno gruba przesada. Więc to też będziemy zmieniali, żeby takiej bariery nie stawiać przed młodymi ludźmi. Czyli też, żeby nie było bariery wieku, bariery finansowej. Natomiast swoją drogą będziemy te kursy robili bardziej praktyczne. Karolina o tym powiedziała, czego jej brakuje. Dokładnie w tę stronę chcemy iść. W stronę upraktycznienia, żeby robić zajęcia nie na sali wykładowej, ale na boisku. Żeby na boisku nauczyć się, jak wygląda sprawdzenie tego boiska, co powoduje dopuszczenie go do gry albo nie, jak wygląda ustawianie muru przy rzucie wolnym, jak wygląda odgwizdanie rzutu karnego i procedury temu towarzyszące i tak dalej. Sprawdzenie kart zdrowia. Sprawdzenie kart zdrowia akurat się robi w szatni. No. Ale mam, Piotrze, pytanie, a propos, bo jak już tak się czepiłem Lewandowski, ale tylko dlatego, że ludzie wiedzą, o kogo chodzi, nie? On taką ma teraz manierę strzelania tych rzutów karnych z zatrzymaniem. To znaczy, jak to byś szkodził? Bardziej biegnie w bok i robi taki... No ale staje tak, jak wiesz, no staje, bramkarz leci. Przepis mówi o zatrzymaniu. Przecież ten mały Schmeichel to tam biegał za sędzią, strasznie krzyczał, że to było niesportowe i powinien być ten karny powtórzony w najlepszym wypadku, ale nie uznana bramka. Nie powtórzony. Nie uznana bramka. No nie, dlatego pytam. Jak? Nie uznane. Jeżeli sędzia, jeżeli owe zwody taktyczne miały miejsce po dobiegnięciu do piłki, rzut wolny pośredni i żółta kartka. Znaczy żółta kartka dla Lewandowskiego? Dla wykonawcy. Tak. Ale Paweł, jedna kwestia. No bo ja się zastanawiam, on już tak ładnie szalał przecież na Euro, dwa strzelił karne, po prostu podbiegając normalnie, waląc centralnie, raz tak, jeden i owe zwody drugi. Wykonywał, czy zwolnienia tempa biegu wykonywał w czasie dobiegania, natomiast nie po dobiegnięciu. No Paweł, właśnie. Jedna kwestia. Mnie się to nie podoba, tak tylko mówię, bo to takie nie, tu trochę, przepis jest jasny, chociaż... No, takie, też... takie wenezuelskie trochę tak w klimacie, no ale dobra, no. Często się mówi o tym, co piłkarze powinni robić po karierze. Pamiętasz Andrzeja Czyżniewskiego, świętej pamięci, skończył karierę bramkarza i został bardzo dobrym arbitrem. Ale Wojciech Rudy był piłkarzem roku, bo mu raz zeszła piłka, potem został arbitrem, no a tak. Potem się okazało, że jest Wojciech R. No tak, ale to były czasy zaprzeszłe. No trzeba tak, kontrolować, ale mówię sobie, a propos piłkarzy, że to są ale lepsi i gorsi. Czy to tak? Nie jest paradoksalnie może dla wielu kończących karierę w wieku 33-34, żeby zostać sędzią, skoro wszystko wiesz? Zwłaszcza, rozumiesz, że każdy już aspekt. Jest sędziowanie zawodowe, czyli można teoretycznie jeszcze normalnie to jako pracę traktować. Tak? Ale podobno przewodniczący kolegium sędziów zapytał wielu piłkarzy ekstraklasy, tak w prywatnych rozmowach, czy chcieliby być na przykład w przyszłości sędziami, jeśli skończył karierę jako 35-6-latkowie, nikt się nie zgłosił. Dlaczego?
Jak pan myśli? Nie wiem, może dlatego, że boją się zejścia ze stadionu pierwszoligowego na te dzieci, na tą B-klasę. Oczywiście wiadomo, że gdybyśmy mieli takiego Czyżnieckiego, gdybyśmy mieli kogoś takiego... Takiego Arkadiusza Głowackiego. Na przykład. Oj, to by się go bali. Facet z takim doświadczeniem. Oczywiście piłkarz ligowy nie zna szczegółów wielu przepisów. Trzeba by, temu służy kurs. Ale miałby doświadczenie, nie bałby się tych rodziców, nie bałby się tych dzieci. Wiedziałby, jak zachowują się zawodnicy. Czego spodziewać się przy rzucie rożnym, że ten go będzie trzymał, ten go będzie szarpał. Bo sam w takich meczach uczestniczy ten Głowacki czy każdy inny ligowiec. Więc te bezcenne doświadczenia z roli zawodnika na pewno kazałyby traktować takiego, trzymajmy się na przykładu Głowackiego, traktować go inaczej niż sędziego, który zaczyna od B-klasy, mozolnie pnie się od 12-latków. Bo na przykład oni teraz są na kursie, prawda, trenerskim. Ja obserwuję, jest bardzo mocna grupa, Radosław Sobolewski, Arkadiusz Głowacki, kilku innych piłkarzy, Edi Andradina, prawda, i tak dalej, który ostatnio się burzył, dlatego że pokazywano jakiś aspekt Diego Simeonu. Mówi, słuchajcie, to Argentyńczyk. Dlaczego pokazujecie Argentyńczyka? Pokażcie jakiegoś trenera brazylijskiego. Natomiast nikt nie wybiera tej drogi po zakończeniu kariery. Będąc w dobrej kondycji, Marcin, można tę kondycję dalej podtrzymać, odpowiednią sylwetkę. A to nie za późno już? To może jakaś koncepcja. No nie, 30, nie, nie 30, jest za 30 późno. Lat nie za późno? Bo już Złotek zadebiutował, międzynarodowi mają po 30 Złotek lat. Zadebiutował w lidze po 40. Tak? Znaczy, w Ekstraklasie. Międzynarodowym arbitrem FIFA już nie zostanie, moim zdaniem, ale w Ekstraklasie jeszcze posędziuje. Tak. Ile jest limit? 48? 47? Nie ma limitu. Nie ma już tej De chwili? Facto nie ma limitu. Jak jesteś dobry, sędziujesz, przedłużamy ci na następny rok, na następny bo rok. FIFA chyba 46, rok. Tak? Też nie ma limitu. Też jak jesteś dobry, to przedłużamy ci następny rok, następny rok, następny no rok. No dobrze, no z drugiej strony, bo to... De facto nie ma limitu. Ale wiecie, kiedy ja straciłem zaufanie do sędziów, tak naprawdę? Pracowałem przez lata w Kano Plus i w kontrowersjach sędziowskich był Wit. Obok Wit Żelazko siedział. I ja traktowałem go jak takiego pociesznego pierdołę. Wszyscy go tak zresztą traktowaliśmy. I jak on mówił, że powiedzmy grzywka nudzi, to znaczy, że grzywka nudził, a jak grzywka świetny, znaczy, że grzywka świetny. Zyskał nasze wielkie zaufanie, takie, że tak już przysłowiowo, że można było zostawiać portfele, tak? Przy nim. I tego. Potem mnie z tego wymiksowali, posadzili mu do pary Darka Wdowczyka. No to już miałem do kwadratu, że tak powiem, no, potem poglądowo, że jeden kręcił lody i drugi kręcił lody, a udawali i uchodzili za super autorytety uczciwości i wszelkie wzory. Tak? I ja tak sobie pomyślałem, no jak to wszystko tak wygląda, to naprawdę nie można nikomu, bo myśmy latami to robili. To nie można nikomu wierzyć w ani jedno słowo, zwłaszcza w tej grupie futbolowej. I to mnie tak strasznie, tego sceptycyzmu mnie troszeczkę to nauczyło, bo no i ciężko mi teraz się przełamać, jak była kocham, nie? Przełamać i pomyśleć sobie, nie, jednak ten jest w porządku. Podświadomie myślę, że jeżeli Marciniak się myli, to jest jakaś część, która mówicie, że myli się specjalnie? Wiesz, że 90% ludzi w Polsce twierdzi, że sędziowie wszyscy gwizdzą dla Legii. No i tego my nie zmienimy i taka jest opinia ludzi. Opinie ludzi się nigdy nie biorą z niczego. A nie wiem, czy wiesz, ale wszyscy prezesi klubów ekstraklasy i wszyscy trenerzy twierdzą, że mają mniej punktów niż powinni mieć, co jest nielogiczne, Oczywiście, bo ktoś musi ten punkt dostać. Skoro ktoś nie, się traci. Michał Liskiewicz miał taką trafną ocenę, że bilans wychodzi na zero, prawda? Że ta suma, tak jak kiedyś Janek Zabieglik, znawca wyścigów konnych, znakomity dziennikarz, pseudonim Malinowy, on zawsze mówił tak, Pawełek, suma oszustw na Służewcu powoduje, że wyścigi są najbardziej uczciwe pod słońcem. No, suma oszustw, po prostu one się wzajemnie redukują. Wrócę do wątku piłkarzy jako sędziów. Notabene dał mi ostatnio dobry typ na Wielką Warszawską i trafiłem. To by był wam potrzebny taki przykład? Może ktoś ogląda program, się zachęci. Byłby potrzebny, oczywiście, że tak. Oczywiście czekamy na kolejnego Czyżnieckiego, trzymajmy się nazwiska, tak, które padło. A nie Rudego. No, czasy zaprzeszłe. Tyle, że środowisko sędziowskie akurat z tamtych czasów wyszło z zero-jedynkową taktyką i tych ludzi u nas nie ma. U nas wszyscy ludzie, u nas nie było czasowych dyskwalifikacji, powrotów, odsunięcia gdzieś tam. U nas tych ludzi po prostu nie ma i nie będzie. Więc to jest zero-jedynkowe podejście do tego typu spraw. W każdych regulaminach, w każdych zasadach nominacji sędziów czy obserwatorów mamy wpisany punkt,
na każdym szczeblu, poza wymogami dotyczącymi wykształcenia, sprawności fizycznej, znajomości przepisów i tak dalej, jest punkt mówiący o nienagannej postawie etyczno-moralnej. I tego zawsze będziemy pilnować. Sędziowie się mylą, będą się mylili zawsze. Natomiast... Ważne, żeby na naszą stronę. Sąd z sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, cytat z filmu. Ale jedna kwestia dotycząca arbitrów, bo się mylą, ale czasami się mylą, zastanawiam się z premedytacją, arbiter Krasny, tak? W spotkaniu Kluczborka z Choniczanką. Straszna rzecz, bo gasło światło, nie wiem, czy Paweł kojarzy sytuację. Nie, nazwisko kojarzy. Gasło światło podczas wykonywania stałego fragmentu gry, gasło... Już przed kopnięciem, to pierwszy Jupiter, powiedzmy, już tego światła nie dawał, było trochę ciemno i sędzia dał sygnał gwizdkowy, aby wykonać stały fragment gry. Stały fragment gry został wykonany, piłka wpadła do siatki w momencie, kiedy zgasły wszystkie Jupitery. I co zrobić? Czy ten gol jest? No bo bramkarzowi to przeszkadzało, prawda? I sędzia później w protokole wpisał, że nie było gwizdka, z tego co to pamiętam. To jest też sytuacja, to jest też klip szkoleniowy dla nas. Ale sędzia wiedział, że tego gwizdka tematów. Nie użył, więc po prostu... Sytuacja była ekstremalnie trudna dla niego. A że to, że zwariował? Nie, że zgasło światło. No, a dlaczego później napisał, że tego gwizdka nie użył? To już jest kwestia inna, jak wszedł z boiska. Dlaczego tak później procedował, dlaczego później nie wrócił do równowagi. Natomiast na boisku sytuacja była ekstremalnie dziwna, trudna, niecodzienna. Kiedy poprzednio zgasło światło w Polsce? Przy wykonaniu rzutu wolnego, kiedy piłka wpada do bramki? No myślę, nie możemy. A mi się wydaje, że nigdy. Znaczy, raz zgasło Polska, Kazachstan. No po to zgasło, żebyśmy wygrali. I na GKS-ie kiedyś zgasło. Zgasło, a ja mnie się przypomniała jedna rzecz, ale ciekawa, bo tak trochę tutaj gloryfikujemy Andrzeja Czyżniewskiego, który zresztą przyjaźnił się z nim wiele lat. Ja pamiętam, jak on zasłabł na meczu Legia Widzew przy Łazienkowskiej o decydującym mistrzostwie. Na 15 czy 20 minut leżał na boisku. Ponoć w tym celu, by w tym czasie jedna walizka przeszła z jednego rzędu do drugiego. I potem padły 3 bramki dla Widzewa. Więc co do Czyżyka, to też były różnego rodzaju sugestie i one się powtarzały publicznie. Dlatego ja to powielam, chociaż ktoś powie, no on się nie może bronić. No, z Krzyżykiem 100 razy na ten temat gadałem. A kiedyś był, pamiętasz, w studiu, gdzie razem... Także nie ma sędziów, to tylko do tego nienagannej postawy etyczno-moralnej. Do każdego nie ma. Wiesz, co w Szwejku jest napisane? Nie ma takiego chłopa, któremu by jaja nie śmierdziały. Czytałem to grzecznie. Słuchaj, jest to lektura. Wiesz, ja cytuję lekturę. Ty już jesteś tak poprawny, że ty już w ogóle już nie dopuszczasz żadnej świeżej myśli. No ale mów sobie, co chcesz. Ja to też mogę się skomentować. Skomentować. Czytałem to w felietonie. Tak, ja bardzo często cytuję Szwejka. W poniedziałek polecam. Ostatnio napisałeś dobry felieton o szkoleniu młodzieży. Na kontrze. Polecam, w poniedziałek będzie o kadecie Biglerze. Może o sędziach napiszesz. To właśnie to będzie o analizie taktycznej. Sędzia Marciniak, sędzia eksportowy. Człowiek, który prowadził mecze na Mistrzostwach Europy, jedyny nasz reprezentant, Marcin, który sędziuje mecze Ligi Mistrzów, eliminacji czwartej rundy, chociażby Roma Porto, który zdaniem trenera na przykład Arki, w związku z tym, że jest sędzią eksportowym i numerem jeden w Polsce, jest poza wszelką krytyką. Mu się zdarzały mecze słabsze, kiedy w 15 kolejce był zwolniony z pracy, ale ja sobie prześledziłem, ile on meczów prowadził, jaka była intensyfikacja pracy. Nie chcę go bronić, bo popełnił fatalny błąd w meczu Arki Gdynia, ale czasami chyba też podróże, zmiana miejsca i tak dalej wpływa na jakąś koncentrację, którą trzeba zachować w 100%. I zastanawiam się też nad kwestią doboru meczów, żeby czasami po prostu z jakiegoś meczu zrezygnować. Ja wiem, że to są pieniądze, ale jednak w kwestii sędziego Marciniaka, jeżeli w jakiś sposób miałbym go bronić, to chłop naprawdę miał mnóstwo roboty. Nie, no to nie myli się ten, kto nic nie robi, to raz nie robi błędów, a drugie, no to zwiększając liczbę spotkań, zwiększamy prawdopodobieństwo popełnienia tego błędu, bo ten błąd musi gdzieś nastąpić i tyle. No. Ślisk na przykład, pamiętam Ryana Shawcrossa, który złamał nogę Aaronowi Ramsayowi, chociaż nie chciał, a poszły dwie kości. Chłop schodził do szatni z czerwoną kartką i płakał. Błąd, po prostu, tylko i wyłącznie błąd. Jeżeli tu popełnił błąd, no zdarzają się błędy. Ale chciałbym, a propos tego, co właśnie popełnienia błędu i wielości, ilości, liczby spotkań, zapytać, czy Polski Związek Piłki Nożnej, Kolegium Sędziów, dopuszcza, może w przyszłości, nie teraz, możliwość interakcji arbitra, znaczy wypowiedzenia się arbitra na temat własnej pracy i ewentualnie właśnie własnego błędu. To jest dopuszczone.
to jest dopuszczone. Przepis pozwala po zakończeniu meczu, po omówieniu tego meczu. Okay, za moich czasów nie było. Nie, to jest dopuszczone. Okay. A teraz jest nawet dopuszczone. Sędziowie przepraszają co jakiś czas. Właśnie, czy powinni przepraszać? Karolina, no powinni, twoim zdaniem. Czy ja kultura? Uważam, że to jest kwestia indywidualna już, tego jak sędzia do tego podchodzi. Właśnie nie. Ja jestem akurat zwolenniczką rozmawiania z zawodnikami. Wiadomo, że nie przesadnie, ale jeśli ktoś się mnie o coś pyta kulturalnie, no to ja mogę krótko, jednym słowem czy dwoma odpowiedzieć. Ale hipotetycznie, bo nie masz powtórek w twoich meczach, trudno ci coś ocenić, ale gdybyś pracowała już na najwyższym poziomie, przeprosiłabyś na przykład w wywiadzie telewizyjnym za błąd, bo Michał Liskiewicz mówi, że nie. Wiem, że pana szef też twierdzi, że nie powinien przepraszać arbiter za błąd, no bo czy napastnik przeprasza, że nie strzelił karnego? Często przeprasza, nie, no, sorry. Nie udało się. Tak. Nie udało się. To znaczy przede wszystkim sędzia to też człowiek i on też popełnia błędy. I sędzia idealny, taki jak na przykład jest tutaj był pokazywany... Że tak naprawdę sędzia musi być bezbłędny, tak? Że to jest od niego wymagane, że to jest podstawowe minimum w ogóle. Dążymy do tego. Tak. A tak naprawdę to jest równoznaczne człowiekowi idealnemu, a takiego nie ma. No ja tak się czuję. Więc... nie, to był żart. To był żart. Ale przepraszam, nie miałabyś problemu z przeproszeniem, prawda? Nie miałabym. Ostatnio był taki sędzia widzę francuskiej Olivier Tual, który wyrzucił z boiska Mario Balotellego za jakąś sprzeczkę na boisku, której tak naprawdę nie było, bo tylko sobie wymienili uprzejmości z kolegą z Lorient. No to wczoraj z Sejmu wyrzucili posła za coś, czego nie powiedział. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, ale o tym nie będziemy mówić. O innych mówimy. I Olivier Tual udzielił wywiadu L'Équipe. Nigdy tego nie robi, ale mówi, że po raz pierwszy doszedł do wniosku, że warto przeprosić, dlatego że popełnił błąd. To jest częścią naturalną. I jaka była reakcja całej Nice i całej drużyny trenera? Że bardzo fajnie, że przeprosił, że to nam się podoba. Że to jest zachowanie, które nie pokazuje, że on jest ponad prawem, że nie akceptuje swoich błędów. Tylko dla nas było fajne to, że powiedział nie tylko nam, jako piłkarzom, trenerom, członkom sztabu szkoleniowego, ale że w dzienniku L'Équipe przeprosił za błąd. I powiedział też jedną ciekawą kwestię. Otrzymał mnóstwo pogróżek w swojej karierze, SMS-owych, powiedzmy maili i tak dalej. A to te słowa wsparcia, tak? Na Facebooku, bo wiemy, że wszyscy mają konta w social mediach i tak dalej. I co ciekawe, i zaczęto się zastanawiać nad zorganizowaniem ochrony prywatnej dla sędziów topowych, zawodowych w lidze francuskiej. I okazało się, że takie wcześniej wzorce piłkarskie miał Olympique Marsylia. Każdy piłkarz miał ochroniarza. Marsylia, miasto z problemami. 500 tysięcy euro zaproponowała pewna firma francuskim władzom, mam na myśli arbitrom, za taką kompleksową ochronę całoroczną. Niestety 500 tysięcy euro to jest forma zbyt duża. Ale mówił, że zauważył w ostatnich latach absolutną eskalację nienawiści w internecie, zwłaszcza, że zazwyczaj są to posty wysyłane przez ludzi anonimowych, którzy mają dziwne awatary, herb jakiegoś klubu. Czy jest jakaś szansa bronienia arbitrów? Bo wiem, że też pan Przesmycki poruszał ten temat, że na przykład sędzia Stefański otrzymywał pogróżki takie bardzo, bardzo, bardzo poważne. To jest coraz lepiej identyfikowalne. Te przestępstwa są i wykrywalne, więc... I karalne nawet. I karalne też, tak. Więc tak jak nasi sędziowie, najczęściej to się odbywa na szczeblach okręgowych, że kibice przez media społecznościowe czy innymi kanałami gdzieś grożą czy popełniają przestępstwa, powiedzmy to sobie wprost, przeciwko takim sędziom, na taką pomoc prawną z naszej strony i jeśli chodzi o organy ścigania, mogą liczyć i liczą. Takie sprawy się zdarzają coraz częściej i my tego nie nagłaśniamy, nie mówimy tego głośno, bo to nie o to chodzi. Natomiast musimy się sobie z tym radzić, musimy się bronić. Są pewne rzeczy patologiczne, natomiast arbitrzy też zachowują się czasami niekonwencjonalnie. Czytałem ostatnio, że jeden arbiter duński, chyba Nielsen, jakiś czas temu zrobił show przed meczem i skoczył z podachronu, dlatego że chciał po prostu na środku boiska w taki sposób się kibicom zaprezentować, złamał nogę, ale się wykurował i pojechał na mundial. Natomiast to jest też ciekawa sprawa sędziowska, Paweł, dlatego że jest sędzia bodaj szwedzki Eriksen, który ma olbrzymi majątek, odziedziczony po rodzicach i pytali się go, po co ci to sędziowanie? On mówi, po to, dlatego że mam duszę ryzykanta i chcę też się sprawdzić, czy jestem w stanie popełnić błąd, czy nie. Poza tym umówmy się, że jednak sędziowanie na najwyższym poziomie daje sławę, daje możliwości pracy później w różnych formach i że to
też no, jest coś... adrenalina, to wszystko tam jest jakieś. No, Michał Liskiewicz zwiedził 180 krajów, więc... Ale u niego jest fajne, bo on również wioski zwiedza. To on ma taką w ogóle manię tego. Czyli do, do Kluczborka, ale i powiedzmy do Nowego Jorku. Vanuatu, o te wioski. Jeszcze jedna kwestia, zmierzając powoli do końca. Wideopowtórki. Okazało się, że wideopowtórki są jednak rzeczą problematyczną, bo to nie jest wszystko czarno na białym po ostatnich meczach klubowych Mistrzostw Świata. Ale ja to już widziałem w Pucharze Świata Rugby, że to... O, Marcin jest większym znawcą rugby ode mnie. To widać, że to rwie tę grę i po prostu jest bez sensu, a sędzia i tak zazwyczaj gwizdze to potem jeszcze raz to, co wcześniej gwizdzą. Nie porównujmy kompletnie piłki na tej rugby. Wiesz, no to... to właśnie dlatego się rozstali w XIX wieku i to te gry są kompletnie nieporównywalne ze względu chociażby na czystość gry. I... Ten słynny cytat, że nie udawaj rugbysto, jutro przyjdą piłkarze, to oni będą udawać tak na tym samym boisku. Podobno tak się mówi, że rugby to 80 minut udawania, że nie boli, a piłka nasza to 90 minut udawania, że boli. Tak? Kapitalnie. Także nie porównujmy tego kompletnie, ale uważam, że... Wideopowtórki, jesteś ja w ogóle uważam, że XXI wiek powinien w ogóle zrewolucjonizować piłkę nożną kompletnie. Jeżeli piłka nożna na najwyższym szczeblu stała się sportem telewizyjnym, po prostu nie oszukujmy się tego, należy po prostu kompletnie zrewolucjonizować przepisy. Moim marzeniem jest, żeby powstała światowa federacja, która byłaby konkurencyjna dla FIFA, która byłaby konkurencyjna, żebyśmy mieli na przykład, żeby ktoś sobie mógł wybrać piłkę niekoniecznie pod egidą FIFA, bo na razie mamy monopol, a jak wiemy, monopole nie są zbyt dobre. A co z wideopowtórkami? Znaczy, ja jestem, mówiąc to, wracając jakby do tematu, ja bym zrewolucjonizował piłkę nożną tak. Ile mamy czystej gry w ciągu połowy? 29 20 minut. Kilka minut. 29 do 30, 31, to się wokół 30 kręci. Zrobimy dwie połowy po 30 minut czystej gry. Okej, ale co z wideopowtórkami? I wtedy wideopowtórki. Czyli 45 to jest za długo. Pole gry, czy gwizdek sędziego? Oglądamy. Ale co, każdej sytuacji? Nie. Nieograniczone, czy challenge? Challenge. Challenge jak mają... Ale generalnie challenge, jeżeli chodzi o wideopowtórki, tak. Chyba, że jest to sytuacja, w której sędzia nie jest pewien. To jest dodatkowa sytuacja. Natomiast stopowałbym piłkę po każdym opuszczeniu gry i po każdym gwizdku. Reklamy w tym czasie. A co pan Piotr na to? Nie, ale czasy też bym zrobił. Mamy teraz 18 piłkarzy, czysty czas gry. 18 piłkarzy, jest przerwa, zmiany powrotne. Absolutnie. Ale Grzywka, my nie dożyjemy tej zmiany. Nie, no to są absolutnie... Piłka jest chyba najbardziej konserwatywną dyscypliną sportu, odnoszę takie wrażenie. A słucham, jak jest z pana podejściem do wideopowtórkami, do powtórek? Testy się zaczęły i dobrze, bo przyszły takie czasy, że trzeba iść z duchem tych czasów. Piłka jest bardzo konserwatywnym sportem, była przez lata. Te zmiany przyspieszyły w ostatnich latach. Jak spojrzymy na przepisy sprzed lat 10 czy 15, ile rzeczy nowych, rewolucyjnych wprowadzono w ostatnich latach dopiero. Od goal line technology chociażby i teraz właśnie te testy. To są pierwsze dwie sytuacje, bo o tym mówimy z ostatnich dni, kiedy sędzia podyktował rzut karny, kiedy sędzia uznał bramkę Ronaldo po tych oglądaniach i targach. Oczywiście to pokazuje na dzisiaj, jaka długa droga jeszcze przed twórcami systemów, jak to będzie można uczłowieczyć. Nie może być tak, że ta przerwa trwa 4 minuty dla skonsultowania decyzji. Oczywiście jest to kwestia podejmowania dobrej decyzji finalnej, bo tutaj tak nie było, nie zawsze tak było przy tych wideopowtórkach. Oczywiście trzeba nad tym pracować dalej. Zanim wprowadzono sędziów bramkowych w UEFA, przeprowadzono ponad 1000 test meczów, zanim to się stało oficjalną literą przepisów. Oczywiście większość z tych meczów była z tego punktu widzenia zmarnowana, nic się nie wydarzyło, stali dwaj faceci za liniami i potocznie podchodząc do tego nic nie robili. My wiemy, że robili, bo działali prewencyjnie, oni pomagali sędziom prowadzić zawody, nawet jeśli nie podejmowali żadnych, nie współuczestniczyli w żadnych kluczowych decyzjach. Ale też te testy trwały ileś lat, trzeba było zrobić ileś testów. Tutaj mamy na razie kilka meczów w takim turnieju seniorskim, trzeba by to popróbować na wielu innych ligach, wielu innych rozgrywkach. Ładnych parę lat nas czeka nad
nad przystosowaniem tego do realiów, żeby nie zepsuć tego, co jest fajne w piłce. Piłka się amerykanizuje, absolutnie, w sensie przerw i tak dalej. Dopóki nie będzie, moim zdaniem, stopowania czasu gry, nie będzie możliwości wprowadzenia tych powtórek. Sędzia nie zastopuje czasu, nie doliczy tyle, ile sam będzie potrzebował na decyzję i to generalnie jeszcze rozwlecze całe mecze i będzie jeszcze więcej pretensji o to, dlaczego doliczył tyle, a nie przeciwstawić gorącej atmosferze na trybunach, takie przerwy? Przede wszystkim gorącej atmosferze na trybunach trzeba przedstawić. Wtedy to już będą ludzie tylko brawo. Na samym początku, od dzieci, nie wywoływać gorącej atmosfery wśród dzieci, futbolu i wszystkiego. I emocje też będą dużo niższe. Ale a propos tych sędziów zabramkowych, ja rozumiem, że oni są gdzieś tam potrzebni, były testy. Moim zdaniem są kompletnie nieprzydatni. To w ogóle jest strata pieniędzy na następnych dwóch sędziów. Ale dlaczego, jeżeli mamy boisko i mamy sędziów liniowych, biegających oczywiście po przeciwnych stronach boiska, dlaczego sędziowie bramkowi stoją przy bramce od strony sędziego liniowego? Moim zdaniem lepiej by było, gdyby stali przy bramce po drugiej stronie. Pierwsze testy, pierwszy rok stosowania testów, dokładnie tak to wyglądało, tak byli ustawieni. Po drugiej stronie, tak wydaje się to zdroworozsądkowe. Okazało się po pierwszych kilkuset próbach, że takie ustawienie sędziów, tych bramkowych, sprawiło, że główni nie wiedzieli, jak mają biegać. Główni, którzy są kształtowani od kursu dla kandydatów, mają biegać po diagonalnej, systemem od chorągiewki do chorągiewki, oczywiście z odchyleniami. Kiedy nagle sędzia dobiegał po diagonalnej w stronę linii bramkowej i widział tam faceta i nie wiedział, czy tam ma dobiegać, czy nie. Rozmywała się odpowiedzialność, sędzia nie wiedział, jak się ma ustawiać, jak ma biegać. Z tego punktu widzenia, po kilkuset próbach, właśnie kilku rundach rozgrywkowych, zmieniono ustawienie bramkowe. Z pola widzenia. Tak jest. Mam pytanie do Karoliny. Mogę? Tak, ostatnie dwie minuty. Czy kiedy kobiety przeforsują, żeby w szpilkach mogły sędziować, bo powiedziałaś, że jesteś za niska przy tych piłkarzach niektórych i to tak trochę pewien dyskomfort. A w szpileczkach to byłoby elegancko. Nie, no kapitalnie. Ale nie każda noga się nadaje do szpilek. To też tego, ale to szkoda, że państwo tego nie widzą. W każdym razie. Paweł jest jedyny, który ma tę możliwość. No tak. Gdziekolwiek, kiedykolwiek. Mogę zaproponować rogalika. Ja cztery już. Ten program się dzieje na dwie czy części. Czy kiedykolwiek myślano o tym, żeby wprowadzić dwóch sędziów głównych? Pewnie tak. Jak amerykanizujemy, to tak. Moim zdaniem, wszystko zmierza ku amerykanizacji. Każdy sędzia główny byłby odpowiedzialny za swoją połowę. Nie do końca. A jak coś by się działo na linii środkowej? No nie, no naprawdę. A byli dobrzy sędziowie, dawniej szkoła sędziowa. Oczywiście rzucenie monetą, która stanie na wszystko. I w ogóle nie wygrali. To też jest kwestia innego rozłożenia odpowiedzialności. W koszykówce jest dwóch czy trzech sędziów. I też mają listki. Time out. Piotr Tańczyński, dziękuję bardzo. Marcin Grzywacz. Dziękuję. Karolina Bojar, dziękuję bardzo. I Paweł Zarzeczny. Miło było, dziękuję. Sędzia ostateczny, wystąpił w telewizji znakomicie. Dziękujemy państwu, to był magazyn Stan Futbolu. Pozdrawiamy serdecznie, miłej soboty.